Witajcie rodacy, dziś przedstawiam wam najnowszą lampę LED światła ciągłego od Viltroxa Ninja 10B. Zaskoczy niejednego fotografa czy filmowca. Zapraszam do recenzji. Front opakowania chyba nie może być bardziej minimalistyczny. Tu mamy tylko logo producenta. To po bokach znajdziemy więcej informacji technicznych w postaci ikonografik. Sprzęt jest świetnie zabezpieczony na czas transportu, a po otwarciu pudła zobaczymy walizkę transportową. Ta wykonana jest z bardzo mocnego materiału. Boczne ścianki są sztywne i grube, a dodatkowo środkowe przedziałki są regulowane na rzepy. Do przenoszenia taka walizka sprawdzi się świetnie. Na dole mamy też cztery mocne plastikowe stopki. Na górze jest wygodna rączka do przenoszenia, a na bokach kolejna opcja, którą możemy wykorzystać w podróży. Mocne metalowe kółka. Tutaj możemy podczepić opaskę na ramię, która znalazła się w zestawie. W środku znajdziemy jeszcze dwumetrowy przewód zasilający wpinany do zasilacza, a ten wygląda tak. Naprawdę ładny jak na zasilacz i o dość sporej mocy. Jest też relatywnie spory, co zrozumiałe, bo Ninja 10B trochę prądu potrzebuje, gdy ustawimy ją na maksa. Jest oczywiście czasza LED. Ta jest aluminiowa i dzięki niej możemy skierować światło w konkretnym kierunku. Ta ma mocowanie w standardzie Bowens. Ostatnie co znajdziemy w środku to obszerna instrukcja obsługi w połączeniu z masą detali technicznych. Są jeszcze inne wersje, bardziej bogate w dodatki. Aby je zobaczyć, zapraszam do linku w opisie. Tak wygląda lampa od razu po wyjęciu i szkielet mamy w całości z aluminium, co daje jej wytrzymałość na planie, jak i lepsze odprowadzenie ciepła. Całość jest naprawdę lekka, bo waży 520 gramy i ma małe kompaktowe wymiary, co może być sporym atutem. Spasowanie wszystkich elementów jest tutaj wzorowe i generalnie czuć dobrą jakość. Na górze, niemal na całej długości, mamy w obudowie plastry miodu, które dobrze odprowadzają ciepło, a na dole, jak trochę wytężycie wzrok, zobaczycie wiatraczek, jak i to, że konstrukcja jest przewiewna, co sprawia, że lampa nigdy nam się nie przegrzeje, ani nawet nie zrobi ciepła. Jak już tutaj jesteśmy, zerknijmy na pomiary głośności. W moim pokoju mam naprawdę bardzo cicho i średnio generowany pogłos to 24 dB. Po włączeniu światła i w odległości dosłownie 8 cm hałas podnosi się do około 31 dB. W praktyce zatem, jeżeli odsuniecie się od lampy na odległość pół metra czy metr, to nic jej nie będziecie słyszeć. Sztos. Z prawej strony mamy dużego motylka do bardzo wygodnej regulacji i tym sposobem lampę możemy swobodnie obracać w jednej osi o 360 stopni. Ten element jest zakończony również spolem motylkiem i jak widzicie jest to taka standardowa śruba, którą możemy wkręcić do niemal każdego statywu. To z przodu jednak jest najważniejsze, czyli diody typu LED, ale chip on board. Te są najnowszą i najbardziej zaawansowaną technologią dostępną obecnie na rynku. Diody COB są jaśniejsze, zużywają mniej energii i emitują lepszą wiązkę światła w porównaniu ze starszymi technologiami LED. Łapcie od razu porównanie 480 LEDów rozmieszczonych na dużej powierzchni, no i recenzowanej lampy. Wynik jest wręcz straszny. Nie dość, że Ninja 10B zajmuje mniej miejsca, to daje dwa razy więcej światła. 120 W to naprawdę sporo, a jeszcze Viltrox daje nam ultra wysokie oddawanie barw. TLCI 95+, CRI 95+ i możemy zmieniać temperaturę barwy światła w zakresie od 2800 kelwinów do 6800. Tak więc specyfikacja jest naprawdę tutaj dobra. Na tyle znajdziemy wyświetlacz LED, jak i bardzo proste w obsłudze sterowanie lampką. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze ukryte 10 efektów świetlnych jak flash, lampa błyskowa, spawanie, SOS, płomienie, telewizor i tak dalej. Poruszanie się jest mega intuicyjne i szybkie, ale jak wolicie ustawiać za pomocą smartfona, no to nie ma problemu. Wystarczy, że wgracie dedykowaną aplikację producenta i możemy wszystkim sterować bezprzewodowo. Dodatkowo, jak macie kilka takich lamp, można je połączyć w grupach i kanałach i jedną apką mamy opcję sterować nimi wszystkimi. Soft jest tutaj prosty, bezproblemowy i działa bez zarzutu. Czy ten sprzęt ma zatem jakieś wady? No cóż, znalazłem jedną małą. Otóż dołączona oryginalna czasza ma małe luzy, co jest trochę dziwne, bo zaślepka jest spasowana perfekcyjnie. Reasumując,
Ninja 10B jest bez wątpienia lampą uniwersalną. Świetnie nada się do dużego, jak i małego studia, a i można ją spokojnie zabrać w plener, jako że mało waży i jest kompaktowa. Wykonana jest solidnie, a generowane światło na pełnej jasności jest bardzo jasne, bo 13000 lumenów robi z nocy dzień. Również jak zależy Wam na dobrze odwzorowanej barwie, to tutaj także się nie zawiedziecie. Sprzęt się nie nagrzewa, no i od teraz to ja z niej będę korzystał podczas robienia wszystkich recenzji. Owszem, 1700 zł to sporo, ale gwarantuję, że będziecie z niej zadowoleni. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!